Cześć, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj taki wieczny dzień, możecie zobaczyć po drzewach. Wieje i to okropnie wieje. Będę mówił głośniej, bo nie wiem, czy mnie będzie słychać. Tak jak widzicie, jesteśmy przy prasie 854. Już wam powiem, dlaczego tu jesteśmy. Jestem tu przy prasie, bo mamy dwie awarie. Jedną jest wąż, który tutaj będzie zaraz wygrzebany. Znaczy zaraz, zobaczymy, czy zaraz będzie wygrzebany. Muszę go wyciągnąć, a drugie to jest, widzicie, brak pasa. Ale z pasem już wam mówię, jak wygląda. Tutaj trochę klapa uchylona, a pas jest tutaj, w tym pudełku. Z racji tego, że pas miał tam dwa uszkodzenia, trzeba było tam trochę skrócić te dwa uszkodzenia, co były, dołożyć. Suma summarum, to co by wyszło od zrobienia tego pasa, tam dwie czy trzy spinki dołożyć do niego, więc postanowiłem dołożyć trochę tam 1/3 wartości do remontu tamtego pasa i będę miał cały nowy pas, który wam pokażę. A dodatkowo mam jeszcze takie dekielki, zatyczki. Są to dekielki do siatki, które tutaj w aparat się wkłada. I siatkę, o tak, siatka w środek i te po bokach. A jest to po to, żeby ta siatka się tam nam nie łapała boków, nie zacinała. I kupiłem sobie, bo nie miałem w tamtym sezonie, zrobiłem sobie takie z tych kołków, co są, wiecie, do siatki po bokach wkładane do rolek. No i to tak, zdawało egzamin, ale tak trochę słabo, bo ja to zrobiłem, może ja by to zrobił na jakichś śrubkach płaskich czy coś, to może by to było z płaskim łebkiem, a ja to zrobiłem na wkrętach, na szybko oczywiście, bo wszystko na szybko robione, po mojemu. No i tak, dobra, to chyba tyle na razie, położę sobie to tutaj, otworzę paczkę, to wam pokażę, jak wygląda pas, jak jest spięty. Tutaj zdechnięty John Deere. Czemu zdechnięty, to wam powiem. Wydmuchało mi uszczelkę, a nawet wam pokażę. Jest spięty z talerzówką, byłem talerzować lucernę, którą zasiałem, a której nie było. Jak będę talerzował, bo zacząłem. Jak będę talerzował, to wam pokażę. A zdechnięty John Deere stoi tutaj dlatego, że wydmuchał uszczelkę pod kolektorem wydechowym. No i co? No i nie chcę po prostu nim jeździć, bo nie chcę po prostu nim jeździć z tą wydmuchaną uszczelką, no bo wiadomo, nie ma spalin, on nie bije tak do turbiny tak jak trzeba i ta turbina nie załącza się od razu, tylko trochę trzeba zaczekać. No i to tak powiem wam, trochę słabo, nie chcę tak jeździć. Dobra, zapalam go, pokażę wam, jak chodzi i będziemy coś działać z prasą. O. Słychać jak cyka. Teraz to nie wiem, czy to kamera oddanie, ale no słychać. Wezmę, wychylę kamerę i wam pokażę. Jest słychać takie zauważalne cykanie. Także, dobra, powietrze mam, podnoszę talerzówkę, obciążnik, no i dobra, i widzimy się później. Cześć, witajcie w dalszej części, już nie przy prasie, a w traktorze. Dobra, ja ruszam, będę coś opowiadał. Jak widzicie, z tyłu mamy talerzówkę. Ja jestem w Axionie, a w Axionie jestem z tego powodu, że tak jak wspominałem wam wcześniej, John Deere się zesrał. Znaczy no zesrał, wydmuchał po prostu te uszczelki, tak jak wam pokazywałem. No i znajomy złożył mi taką, jak to tak można nazwać, propozycję. Po prostu zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, weź sobie traktor, bo mówi, że on nie robi nim na razie, nie jest mu potrzebny. I mówi, weź upraw i zasiej tą lucernę, póki jest wilgoć. I nie chciałem tego robić, bo trochę mi głupio, powiem szczerze. No ale w końcu był problem z tymi szpilkami tam do tego kolektora.
Dzisiaj mamy czwartek, tak w ogóle. Nie wiem, który dzisiaj, chyba 14 albo 13. I jutro w piątek mają panowie najprawdopodobniej przyjechać, zajrzeć do tego. Znaczy, no zajrzeć, no zrobić to po prostu, tak? A ja wziąłem się wczoraj po południu, byłem po południu wieczorem, koło 7-8 byłem po traktor. Zapiłem talerzówkę, uprawiłem wczoraj z Anią koło 3 hektarów. Wieczorem byliśmy. No i co? No i dzisiaj tak się zeszło. A to jeszcze ścieliłem jałówką w garażu, a to to, tamto i zeszło się tak do obiadu. Mama wcześniej zrobiła obiad, to zjadłem obiad. No i mówię, jadę uprawiać. Jeszcze rozmawiałem nawet nie tak dawno z innym znajomym, dzwonił o tam numer do takiego pana, był mu potrzebny. I rozmawiałem, bo on tam jest, można powiedzieć, pionierem. Znaczy pionierem, nie pionierem, po prostu sieje już kilka lat tą lucernię i wie, jak koło tego się robi. I pytałem go, jak głęboko sieje, to mówił, żeby na centymetr zasiać najgłębiej. Więc ja tak będę chciał zrobić, że tak do centymetra tak płytko ją posiać. Bo ja przyznam się wam szczerze, ostatnio zasiałem gdzieś, myślę, gdzieś około 1,5 centymetra ona była zasiana, ta lucernia. Nie wiem, czy to może było za głęboko, no nie wiem, nie mam pojęcia. Marcin mówił, żeby zasiać to na centymetr, więc zasieję tak koło centymetra. Z jednej strony wydaje mi się, że to może być trochę płytko, bo chodzi o wilgoć, tak? Ucieknie wilgoć. No i żeby nie było takiej historii, jak była ostatnia. No ale jak ma być dobrze, to te 0,5 centymetra chyba nie robi wielkiej różnicy. Jak ma być sucho, to i na 1,5 czy 2 centymetry i tak będzie sucho. Mam nadzieję, że teraz jest jeszcze wilgoć, ona to złapie i nadają jeszcze jakieś opady, choćby spadło te 3 czy 4 litry, to zawsze ten wierzch trochę domoczy, gdzie ta lucerka ma być, to ona, mam nadzieję, że skiełkuje. No i co? Ona skiełkuje, pójdzie trochę wody i mam nadzieję, że ona się chwyci. Presja chwastów, tak myślę, że nie powinna być. Marcin też o tym wspominał, że tak jak teraz chwasty nie będą rosły, nie wiem. Z drugiej strony będzie wilgoć uprawione. No i te chwasty, tak jak lucernia, to i chwasty wydaje mi się, że też będą po prostu rosły. Nie wiem, zobaczymy, zasiejemy, zobaczymy. Uprawiam tak na około 10-12 cm, bo widzicie, chcę ten chwast przemieszać. Najwięcej czego było, no to perzu na tej działce to jest masakra. O, teraz widzicie, jest taka poduszka z perzu, więc ta lucerna też nie miałaby racji bytu tutaj w tym perzu za bardzo, po prostu miałaby ciężko. I tak jadę na te 10-12 cm po to, żeby to przemieszać, ten perz i komosy. Komosa jest takimi miejscami, bardziej takimi gniazdami. I co? Myślę, że w to, jak zasieję, nie powinno być tragedii. Mam nadzieję, że dzisiaj zepnę siewnik, przekręcę go, żebym zobaczył, jak to się tam będzie ustawiało. Tak około 30-32 kg zasieję. Mam, jak zamówiłem, to tak ile? Jakieś 33 kg, to nie wiem, czy właśnie może nie ustawię na 33-34, bo mam przecież worek, jeszcze mi został praktycznie, no nie worek, nie 25 kg, ale około 20 kg zostało mi tej lucerni, którą wcześniej miałem. O, nie wiem, czy to będzie widać, tam jest działka, którą uprawiałem wczoraj w nocy. I co? I żeby to gęściej zasiać, no to zobaczymy. Ja, jeśli będzie tak, że ona będzie wychodzić, ta lucernia, i będą szły te chwasty, to przejadę, ale zrobię to tylko prawdopodobnie na dwuliścienne. Znaczy, zobaczymy, jakie chwasty będą rosły. Jeśli będą dwuliścienne, no to raczej będę chciał zrobić na same dwuliścienne. No bo jak ten pesz tu był, ale jest spalony, jest pousychany, to mam nadzieję, że on już nie będzie szedł. I co? No i już nie będzie potrzeby, żeby te jednoliścienne tutaj robić.
Także zobaczymy. Co wam mogę powiedzieć? Może coś wam powiem o Axionie, porównam wam pracę, jak się robi Axionem, a John Deere'em. Wydaje mi się, że Axion idzie lepiej. Nie wiem, czy to moje takie odczucie, czy po prostu tak jest. No tak jak teraz jadę te 13 na godzinę, czuję, że ten traktor ma co robić, ale idzie, nie? Tu jest troszkę może, jak od tamtej strony jest troszeczkę pod górkę. Jadę na biegu C4 i powiem wam, że ten traktor naprawdę idzie. Nie ma żadnych obciążników z przodu, ma tylko ładować, tak jak widać. Nie znosi go. Tam przy nawracaniu tam było troszkę pod górkę, jak nakręcałem. To co? To powiem wam, że nic sobie z tego nie robi. Nie mało, żeby go znosiło, czy coś. Coś tam może koła trochę uślizgu miały na bok. Ale nie, no normalnie ja skręciłem i on też skręcał, tak? Także... także naprawdę, no ten klas naprawdę robi robotę. Tak samo jak i szwagra, Arion jest mniejszy, ale w tym Pottingerze w tej piątce i tak daje śmielutko radę. Szwagier nie może i to idzie, nie? Także, no nie wiem, czy to jest takie uczucie, że ja się przyzwyczaiłem do John Deere'a. Ale no nie wydaje mi się, żeby tak było, że ja się przyzwyczaiłem, bo widzę, jak jadę w polu. O, może tak. John Deere, no myślę, że ten, o, tak jak teraz jadę 14 i... Bo w tą stronę wydaje mi się, jak jedziemy, nie jest dużo, ale wydaje mi się, że nachylenie w tą stronę jest troszeczkę bardziej. I wydaje mi się, że ten klas naprawdę dużo lepiej, że idzie. O, w ten sposób może powiem, że naprawdę idzie. Tyle, że trzymam go może na wysokich obrotach. O, zejdę z obrotów, a dam bieg wyżej. Znajomy, jak będzie oglądał, to będzie mówił, no, wziął traktor i teraz dziczeje traktorem albo głupieje, nie? Nie no, staram się tak robić, żeby mu krzywdy nie zrobić, ale z moim szczęściem to różnie to bywa. Dobra, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jak o zbożu coś wam powiem, widzicie, na prosto to jest pszenica u nas, jest tragedia. Rzepak, byłem kiedyś, jęczmienia jeszcze nie kosiłem, byłem na rzepaku, to z rzepakiem jeszcze trzeba, myślę, jakieś tydzień, 10 dni do 2 tygodni się wstrzymać. I myślę, że ten rzepak będzie do koszenia. Możecie powiedzieć, jaka cena u was jest? U nas w Świętokrzyskim, tutaj w jednym skupie, cena, jaka jest proponowana na żniwa, jest to 3200 brutto. Ja kiedyś byłem, to pytałem, to prawdopodobnie miałby 3400, ale kolega był, który tam przywoził mi książkę od wozu, od którego kupiłem wóz, mówił właśnie, że był, bo chciał po prostu zapytać z ciekawości. I mówił, że cena na rzepak to jest 3400, kurde, 3200 brutto. Miała być, tak jak mówiłem, 3400, ale 3200 tutaj u nas w skupie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z tym rzepaczkiem. Jęczmienia, tak jak mówię, jeszcze nie kosiłem. Myślę, w tym tygodniu włożyłem nowy pas do prasy. Tam jeszcze mam te druciki w spinkach do wymiany, tam wymieniłem bodajże 4 albo 5. No i jeszcze do jednego pasa muszę zajrzeć, zobaczę, albo go zepnę, albo też zamówię jeszcze jeden nowy pas. A ten po prostu włożę na, zepnę i włożę na zapas, żeby w razie czego był spięty, trzeba, to przyjedzie się do domu, założy się nowy i no i to będzie tyle. Dobra, ja tu może zrobię uwrota. I co? I chyba będę kończył. Nie chcę tak przedłużać takich długich tych filmów robić, bo nikt tego chyba nie będzie chciał oglądać. Jeszcze wam nagram kawałek, takie daily dzisiaj będzie trochę. Nagram wam, jak będę na kukurydzy, bo tu jedna działka po trawie, na której zasiałem kukurydzę. Będę siał też lucernię i pokażę wam. Zniszczę po prostu tą kukurydzę, a bo ten rok jest taki
nie za bardzo na te wiosenne, późno wiosenne siewy i pokażę wam jak ta kukurydza wygląda. Także dobra, teraz nie przedłużając, pokażę wam jeszcze później jak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, do później. Jestem z powrotem, patrzcie, jest i moja kukurydza. Tutaj jest taki wąski pasek, bo tej kukurydzy jest pół hektara. Zobaczcie jak ona wygląda, ona jest niepryskana na kwasty, także jest zarośnięta, ale nie pryskałem, bo zaraz zobaczycie dlaczego. Jesteśmy tutaj w dolince, no po prostu jesteśmy tutaj na dole, nie? Dokąd się dało, znaczy no dokąd się dało. Gdzie była wilgoć, to i jest kukurydza. Zaraz wyjedziemy do góry, to zobaczycie dlaczego. Zaraz zobaczycie dlaczego niszczy tą kukurydzę. Ale to na tym kawałku, na tym dużym 2,5 hektara, co zbieraliście ze mną trawę. Tak samo. A dlaczego? To wam pokażę. Na tamtym jest jeszcze gorsza niż tutaj. Tu wydaje mi się, że jest lepiej. Jadę tak od lewej strony, bo na lewą stronę troszkę bardziej rzuca i chcę dorzucić troszkę do granicy. Z tamtej strony tak zrobiłem i z tej też tak chcę zrobić. Zobaczcie jaka jest kukurydza. Widzicie? Nie ma nic. Tu jest gliniura, znaczy jakbym wyszedł, to ta kukurydza pewnie tutaj kiełkuje, że ona może wychodzi, nie? Ale ten, ale no nie będę tego zostawiał, bo tu i tak nic z tego nie będzie. Mamy 15 lipiec, to kiedy ona urośnie? Ona nawet do listopada czy do grudnia nie urośnie. Także nie będę tego zostawiał, bo i tak nic z tego nie będzie. Tylko zniszczę to i tu jest taki wąski pasek, ani tu kombajnem wjechać jak pryskam, to też tak jest nie bardzo, bo jest belka za szeroka, także ani to pryskać, zasieje tu lucerni, tym bardziej, że będzie przez granicę. O, jakbym na tym polu co z boku jest, miał jakieś zboże czy coś, no to też inaczej, nie? Ale kurde. Ale jest lucernia, znaczy no jest, no będzie lucernia, oj zobaczcie, tam w dolince też się trochę pokazuje, ale to co to, to jest wszystko za mało, także niszczymy, no cóż, kukurydza nie wyszła, jak to mówią, chytry dwa razy traci. Stracić raczej nie straciłem, bo bazę paszową sobie zrobiłem. To, co bym kukurydzy zebrał w plonie głównym, to zebrałem trawy. Także straty nie ma, tylko trochę kosztów poniosłem. Ale jestem bogatszy o jakieś tam już doświadczenia. Także już na przyszłość będzie jakaś nauczka jak robić. Wiadomo, w suchym roku nie ma co się bawić w takie co, tylko trzeba będzie albo właśnie albo nie siać takiej trawy, no ale no, nikt nie jest w stanie przewidzieć, tak? Nikt nie przewidzi, czy rok będzie za pół roku, czy będzie wilgny, czy będzie sucho. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dobra, ja jeżdżę dalej. Nie będę nagrywał tego nie wiadomo jak długo. Pokażę wam tylko jak Axion tu wyjdzie pod górkę. To jest taki dość spory podjazd. Mam C4. Schodzę do C3. Mam 10 na godzinę. 10,2. I on idzie, 1700, 80, 1800, naprawdę idzie, 10,7, 10,8, z gazem też nie ma tak, że idzie, to ładuję mu ile wejdzie, nie, trzymam gaz tak na jednym poziomie, nie trzymam do końca, tak żeby też przez siłę tym nie robić. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego, hej. Cześć, witajcie. Ja już skończyłem siać, tu jeszcze będzie widać może. Akurat jestem naprzeciwko pola, na którym była ta kukurydza, którą wam pokazywałem.
O, tam jest cała ta góra. Może jest widać. Jest skończone. Teraz skończyłem tą ostatnią działkę. Tam 50 chyba 8 arów tam jest dokładnie. No i tyle, skończone. Tutaj wam pokażę, znajomy kosi rzepak. Właśnie dlatego też wziąłem kamerę, bo chcę wam to pokazać, że żniwa się u nas już zaczęły. Mamy dzisiaj, które Ania dzisiaj jest ze mną, Ania? 16. No, mamy dzisiaj 16 lipca. No i żniwa w końcu się zaczęło, tak? Teraz będzie, jak to się mówi, gonitwa, robota. Żeby to zebrać, bo idą chmury, tam może, tak jak teraz trzymam kamerę, może to widać. Idą chmury, może coś popada, nawet dobrze by było, żeby coś na to zasiane popadało. Mam też ten jęczmień do koszenia, miałem kosić nawet w tym tygodniu, ale powiem wam szczerze, bo słomy mam mało. Ale nie kosiłem, bo na ścieżkach, o tak jak tutaj nawet w pszenicy, tego nie będzie na kamerze widać, ale na ścieżkach jest jeszcze jęczmień zielony, więc nie chcę jechać, bo ja tą słomę będę zbierał, później będę tę słomę prasował, więc nie chcę, żeby tam wyszła jakaś pleś, żeby to popleśniało czy coś. Także otwarła się chyba osłona w kombajnie, nawet nie wiem, czy tu kombajn powinno być widać już. O, jak możecie zauważyć, kombajn jest. Jest to Lexion bodajże 440. Tutaj ten pan, który kosi, to jest kolegi tata. Mają dwa Lexiony, w zeszłym roku na jesieni kupili drugiego, bodajże 530, jak dobrze kojarzę. I tak działają. Naprawdę, no, maszyny duże, podjadę troszkę szybciej, żeby koło niego jechać, ale naprawdę szybko jedzie, zasuwa. Ciekawy jestem, jaką wilgotność ma ten rzepak. Nawet zaraz wyjdę i zapytam, to może i mój by się nadawał do koszenia. Rżysko, powiem wam, że zielone. Rżysko jest i Lexion. Rżysko zielone. Łuszczyny widać żółciutkie, także no, także rzepak już jak najbardziej do koszenia. Dobra, ja kończę, wyjdę tu do Piotrka, zapytam jak to idzie. No i tyle. Trzymajcie się, do następnego, hej.